ostatnio też, jak oglądałem wywiady z panią z konferencji TVP, taką rzeczą, która bardzo zadźwięczała mi w głowie, było pani zdanie, które w ogóle nie miało, było związane z pytaniem dziennikarza, że kiedy pani jest zmęczona albo pijana, mieli się pani polski z angielskim. Zastanawiam się, czy pani może czasami myśli po angielsku? Tak, często myślę po angielsku. Myślę po angielsku, jak jestem zdenerwowana, to mi się włącza angielski, bo szybciej, jak chcę coś, no teraz chciałam powiedzieć, wyekspresować. Jak chcę szybciej siebie wyrazić, to krótszy komunikat mam w języku angielskim, bo ten język jest po prostu dużo prostszy w konstrukcji. I zresztą Alan robi to samo. Mhm. Alan się też myli do dzisiaj i mówi, mama, dobra, ja teraz idę wziąć wannę, to potem, nie? To tak, take a bath. Mhm. To takie śmieszne mu zostało. Natomiast tak czasem się to zdarza, nie walczę z tym, no bo to jest, to sobie jest, to ani to grzech, ani nic, nikogo to nie rani, jest to czasem śmieszne, natomiast jak się napije, to już leci. Ja dobra, rozumiem, że zimnego prosecco. Tak, zimne prosecco albo nie, może tam czerwone, jak się nazywa to moje ulubione? Nie, to czerwone, wino grigio białe lubię, tak, ale to czerwone to jest enigma, tak, lubię, ale teraz nie pijam za bardzo alkoholu. Drony nas tutaj śledzą. Teraz nie piję za bardzo alkoholu, ale jeśli mi się zdarza czasem, no to faktycznie to jest takie śmieszne, nie? Albo zasypiam, albo walę po angielsku. To jeszcze takie inne pytanie, które mi naszło. Czy ma pani może czasami sny po angielsku? Tak, też. No, ale jedna jest rzecz taka, że z tym jeszcze powinie, to że gadam po angielsku, to nic, ale na przykład Marcin mówi po niemiecku. Ale w ogóle się nie uczył. To jest śmieszne. Nawet słyszałam parę razy, jak zamawiał coś do pokoju z restauracji, przynosili mu te rzeczy, więc to, że ja mówię po angielsku, paliwo, ale on naprawdę, on komponuje niemiecki, jak się napije. Ale tak, co jeszcze śmieszne jest, że jestem taka, podobno jestem całuśna dosyć. Także jak jestem w towarzystwie osób, których nie znam, to nie piję alkoholu, no bo jakby się zdarzyło, że komuś siądę na kolanach i tam się przytulę. Jakieś czułości mi się uaktywniają, także muszę uważać. A to śmieszne, bo każdy po alkoholu różne rzeczy eksponuje z nas, prawda? Niektórzy są podobno agresywni po alkoholu, ja się nie spotkałam z tym jeszcze. Niektórzy są śmieszni, niektórzy idą spać, no ja to się lubię wygłupiać jakoś tak. Czyli przeklinanie po angielsku tak bardziej przechodzi chyba w Polsce, yes. Prawda? No właśnie, też tak.